W jednym komentarzu było, jak mogę zaufać komuś, to ma krzywe sznurki. Nie ufaj. Ładko. Dzień dobry. Witam kolejnego fantastycznego poranka. Bardzo się cieszę, że się widzimy. Wstajemy, nie leżymy kolejne 5 minut, tylko do roboty. Dzisiaj bardzo ciekawa ciekawostka, w sumie podwójna ciekawostka. Będzie o dwóch różnych rzeczywistościach, ale jakby mają wspólny, że tak powiem, mianownik. Pierwsza rzecz. Macie dwie szklanki, na przykład dwie szklanki z herbatą. Jedna, że tak powiem, na przykład ma, nie wiem, 35 stopni, a druga, oczywiście ta ciecznia, w sensie herbata w szklance, ma powiedzmy 50 stopni. I chcecie sobie zrobić ice tea. Czyli chcecie po prostu bardzo szybko zamrozić, a może nie, ice tea to źle powiedziane. Chcecie sobie zrobić loda o tym smaku herbacianym. I chcecie bardzo szybko tą herbatę zamrozić. Jak wstawicie obydwie szklanki do lodówki, w sensie tom 35 stopni i tą 50. No, do, do zamrażarki. No, do zamrażarki. Jak stawicie tom do zamarzarki, tom do zamarzarki, to uwaga, która woda, w sensie herbata, tam która ciecz, chodzi oczywiście o wodę, szybciej zamarznie? Ta, która ma 35 stopni, czy ta, która ma 50 stopni? Otóż mogłoby się wydawać, no, że przecież szybciej zamarznie, ta, która jest zimniejsza, nie? no bo ma krótszy ten czas do dojścia do zera. Otóż, wiem to, niektórzy sobie myślą, ho, ho, ho ja już wiem, bo to słyszałem, ale otóż, to nieprawda znacznie szybciej do stanu, nie wiem jak to nazwać, skupienia zamarzniętego, czy jak tam to się nazywa, do stanu stałego, do stanu stałego, szybciej dojdzie ta herbata, która była bardziej gorąca. I w ogóle dlaczego? Otóż, słuchajcie, co jest najbardziej ciekawe? Nikt tego nie wie. W sensie od lat tam badają to, nawet w Polsce było jakieś tam sympozjum takie. Jest tam ze 12 teorii oczywiście, dlaczego tak się dzieje, bo tam niby ta wyższa temperatura w sensie woda ma większą energię i ta większa energia szybciej działa na to chłodzenie. Nie wiem w ogóle, nie znam się, ale w ogóle nie mają naukowcy żadnej odpowiedzi, dlaczego gorętsza woda szybciej zamarza niż ta chłodniejsza. Drugi fakt, trochę podobny. Pomyślcie sobie, że macie trzy świeczki. Jedną taką, jedną dwa razy większą i jedną trzy razy większą. I jak te trzy świeczki włożycie, to się każdą świeczkę włożycie do słoika i zapalicie te trzy świeczki, to która pierwsza zgaśnie? Ha! Otóż pierwsza zgaśnie, ta najwyższa. Dlaczego? Dlatego, że w wyniku spalania tam się oczywiście wydziela, zdaje się, dwutlenek węgla, w którym to nic się nie może palić, bo żeby się paliło, potrzebuje tlenu. Dwutlenek węgla sprawia, że się nie może palić i gaśnie. Gdyby ten słoik był wypełniony dwutlenkiem węgla, to się w ogóle nie da, żeby się paliło. I chociaż dwutlenek węgla jest cięższy od powietrza, czyli niby powinien spaść na dół, to on w związku z tym, że został uzyskany przez gorąco, jest ciepły, unosi się do góry i jak się uniesie do góry, no to gasi świeczkę. W związku z tym, że ta wyższa świeczka ma wyżej płomień, no to szybciej zgaśnie, dlatego, że tam będzie szybciej, jakby dostęp do tego dwutlenku, dwutlenku węgla. Czyli znowu, to co jest wyżej, szybciej gaśnie, to co jest gorętsze, szybciej spada do niższego stopnia zamrożenia. Co by to miało znaczyć w rzeczywistości duchowej? Bo to jest bardzo ciekawa duchowa prawda. Otóż, szatan bardzo często stosuje taką taktykę że próbuje nas, że tak powiem, trochę podgrzać różnymi fałszywymi natchnieniami, fałszywymi pragnieniami, fałszywymi oczekiwaniami świętości, czyli żeby nas podgrzać do wyższej temperatury albo żeby zrobić z nas wyższą świecę, dlatego że wie, że z tego wyższego stanu znacznie szybciej spadniemy do zamrożenia. To jest taka standardowa historia, na przykład ludzi, którzy się dopiero co nawrócili, którzy poznali Pana Boga, zachłysnęli się Panem Bogiem, zachwycili się tym, kim Pan Bóg jest, i nagle sobie dają po prostu wielkie postanowienia. Na przykład, będę codziennie czytał przez trzy godziny Pismo Święte, albo będę chodził codziennie na msze, albo nie wiem, oddam połowę moich pieniędzy ubogim, albo będę codziennie odmawiał sześć mm, części różańca. Co się okazuje? Że ktoś oczywiście naładowany, bo podgrzany taką duchową ambicją, przez pierwszy tydzień rzeczywiście czyta, odmawia, modli się i tak dalej, robi wielkie rzeczy, tylko że po tygodniu, po dwóch, po miesiącu nagle się okazuje, że to jest za dużo. Że tak powiem, za dużo sobie nałożył, czyli za bardzo się podgrzał, i potem z tego stanu bardzo szybko spada do stanu totalnej oziębłości. Ja znam mnóstwo ludzi, którzy odeszli od Pana Boga albo się zniechęcili w swojej drodze nawrócenia, dlatego. Że sobie włożyli za duże wymagania. Otóż chciałbym, żebyś się dzisiaj przyjrzał, przyjrzała temu, co robisz. Może masz jakieś postanowienia w Adwencie, i może one są za duże. Może sobie postanowiłeś jakieś takie rzeczy, które przez na przykład pierwszy tydzień się jeszcze udało spełniać, a teraz już trochę nie idzie. I oczywiście, że czasem nie idzie dlatego, że jesteśmy po prostu leni, ale warto takie pytanie sobie zadać. A może za bardzo się podgrzałeś, może to, co sobie wymyśliłeś, to jest za duże i de facto to nie Duch Święty, nie Pan Bóg ci to pod podpowiedział, że powiedział: Słuchaj, nawróć się, zrób takie poważne rzeczy. Tylko może właśnie dałeś się zwieść temu podgrzaniu od złego, który ci wybujałą ambicją za dużo nałożył, bo wie, że po prostu zlecisz stamtąd i po prostu padniesz na gębę, dlatego że to było za wysoko, dlatego że to nie był Twój poziom na ten czas. Bardzo warto to przemyśleć. Jest takie zdanie, w Ewangelii 7 Łukasza, gdzie Pan Jezus on to mówi do faryzeuszów, gdzie mówi: nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia. Ja bym chciał, żebyście to pytanie dzisiaj zdali sobie sami do siebie. Może sam sobie nałożyłeś ciężar nie do uniesienia. Za bardzo się podgrzałeś, za wiele od siebie oczekujesz. Może tak zrobiłaś, i przez to się bardzo szybko zniechęcisz. I mam nadzieję, że dobrze to rozumiecie. Nie próbuję, bo oczywiście wiem, że raz będą takie głosy, o właśnie tak powiedział, żeby się nie starać. Nie, w ogóle tego nie powiedział. Tylko zbadaj dzisiaj bardzo uważnie, czy przypadkiem świeczka nie jest za wysoko? Czy przypadkiem woda, którą masz w środku, czyli twoja ambicja, twoja chęć świętości, nie jest za bardzo rozgrzana? Bo to może być bardzo szatański pomysł, niekoniecznie od Pana Boga, po to, żeby cię zglebić i żebyś spadł do stanu zamrożenia. Nie dajmy się. Trzeba z umiarem, z rozumem, sensownie, podejść do takich wymagań. Nie wkładajcie na ludzi ciężarów nie do uniesienia.